Witam w kolejnym odcinku UFO Historii. Czy obiekty UFO, UAP, mogą być artefaktami pozostawionymi przez jakąś ziemską protocywilizację, która się pojawiła na Ziemi miliony lat przed człowiekiem, a może nawet dziesiątki milionów lat, setki milionów? To pytanie zadał niedawno profesor Avi Leub, fizyk i astronom, zaangażowany, co wiecie, w badania nad UAP, m.in. w ramach stworzonego przez siebie projektu Galileo. Profesor Leub zapytał, a co jeżeli któreś z masowych wymierań na Ziemi, na przykład to sprzed 250 milionów lat, wywołane było katastrofą klimatyczną, do której doprowadziła wcześniejsza ziemska cywilizacja? I owi protoziemianie, z tego co nam sugeruje tytuł artykułu Leuba, mogliby pozostawić, oczywiście czysto hipotetycznie, jakieś wytwory technologii, które ich przeżyły, dotrwały do naszych czasów i od końca lat 40. nie dają ludzkości spokoju. Chodzi oczywiście o UFO. Ta hipoteza nie jest nowa. W zasadzie to Leub dorzuca kamyczek do trwającej od lat dyskusji, która bywa często traktowana raczej jako taki eksperyment myślowy, filozoficzny, aniżeli pole rzeczywistych dociekań. No bo jakby nie było tych protoziemian, nikt nigdy za rękę nie złapał. No ale co jeżeli przed nami na Ziemi istniały inne, nieludzkie cywilizacje? I co jeżeli nadal w jakiejś ograniczonej formie tutaj pozostały, albo pozostały po nich jakieś artefakty, rozwinięte dużo bardziej od wytworów naszej techniki, które są dla nas niezidentyfikowane? To by na przykład tłumaczyło kilka rzeczy. Między innymi to, dlaczego UFO jest de facto zjawiskiem ziemskim, bo tych obserwacji na orbicie nie ma tak dużo względem częstotliwości występowania tego zjawiska pojawiania się tych obiektów na Ziemi. Taka druga kwestia to wyjaśnienie niektórych dziwnych zachowań obiektów UFO i ich pasażerów. Otóż co, jeżeli by jakaś protocywilizacja pozostawiła nam na Ziemi zaawansowaną sztuczną inteligencję, która po prostu od milionów lat rozwija się swoimi torami? Jej twórcy wymarli, natomiast ta inteligencja jest, obserwuje nas, ale nie wchodzi z nami w żadne interakcje. I w dzisiejszym programie poddamy analizie wnioski zawarte przez Leuba w bardzo krótkim artykule, który się niedawno ukazał na portalu The Debrief. Zanim przejdziemy do rzeczy, podziękowania za wsparcie, za suby, dajcie łapki w górę przy tej audycji, polecajcie też UFO Historię, gdzie się da. Jeżeli zaś chcecie się ze mną skontaktować, piszcie na ufohistorie@gmail.com. Pewnie już zauważyliście, jeżeli śledzicie to ufologiczne poletko, że ostatnio dużo się mówi o genezie ufonautów, o ich możliwym pochodzeniu. Tylko mówi się to w szerszym kontekście, a to nam Jacques Vallée coraz częściej się pojawia, już bardzo wiekowy, znany przecież z podważania kosmicznego pochodzenia UFO, z podważania tak zwanej ETH, czyli hipotezy o pozaziemskim pochodzeniu tych obiektów. A to na różnych eventach się pojawia David Grush. Pojawia się na wielu kanałach, mówi o możliwości kontaktu z mieszkańcami na przykład innych wymiarów. Jest też chociażby Diana Walsh-Pasulka, pisarka i religioznawca, która mówi w swoich publikacjach i wystąpieniach, no, że obcy to jest ktoś inny niż sobie większość z nas myśli. Okej, super, że się tak dzieje. Można powiedzieć, latami czekaliśmy na taki rozwój publicznej dyskusji na temat UFO, na spojrzenie szerszej perspektywy. No bo jeżeli się interesujecie tym zagadnieniem, to wiecie, że hipoteza o tym, że ufici to astronauci czy tam badacze z innej planety, no nie tłumaczy wszystkich paradoksów bliskich spotkań. Z drugiej jednak strony, o czym też już mówiłem na kanale, takie organizacje jak NASA czy AARO, czyli Pentagon, nadal przystają do tej hipotezy pozaziemskiej mówiącej, że albo dopuszczającej możliwość, że UAP-y to po prostu przybysze z innych planet. No i oczywiście oni nie znajdują żadnych przesłanek na to, żeby tak mogło być, żeby tłumaczyć aktywność UAP-ów przybyszami z innej planety. Ale to jest osobna kwestia. Oczywiście to zainteresowanie genezą UFO, czy tam UAP, nie jest złe i jest świadectwem tego, że osoby zajmujące się UFO dostrzegają pewne paradoksy i patrzą na ten fenomen szerzej. Z drugiej jednak strony to się wszystko toczy w ramach tego ruchu ujawnienie, disclosure, i nabieram do tego pewnej podejrzliwości, szczególnie do tego, co mówi David Grush. No ale ostatnio ze swoją interpretacją alternatywnego pochodzenia
UFO wypłynął profesor Leup, czy tam Leup, bo czasami też tak niektórzy wypowiadają to nazwisko. O tej osobie mogliście już na kanale usłyszeć. To taki enfant terrible współczesnej nauki. Człowiek oczywiście wykształcony, bardzo medialny, który nie zamyka się na koncepcje, jakie dla jego kolegów stanowią tabu. I to od lat. Mówiłem o Leupie m.in. w kontekście wyłapiania metalowych kulek, śladów rzekomego obcego ciała, które spadło do Pacyfiku. On też się próbował zaangażować w badania nad UFO, które prowadzi NASA, to znaczy zadeklarował, że chętnie się do tego dołączy. No dobrze, ale kim jest Leup, to wiecie, skupmy się na tym, co on w tym rzeczonym The Debrief napisał. On się tam podzielił bardzo niestety oszczędnie swoimi koncepcjami związanymi z tym, że UAP mogą być reliktem jakiejś wcześniejszej ziemskiej cywilizacji technologicznej. Przypomnę tylko, że ten portal The Debrief to jest ten, na którym ujawniono medialne rewelacje Davida Grasha. W tym wspomnianym dość krótkim tekście profesor Leup przygląda się hipotezie, o której mówiłem na początku, że po prostu w paleozoiku, który trwał przecież strasznie długo, od 541 do 252 milionów lat temu, mogło się hipotetycznie rozwinąć inteligentne życie i to życie mogło dać początek cywilizacji zdolnej do stworzenia zaawansowanej techniki. Oczywiście to nie byliby ludzie. Może nawet nie byłyby to humanoidy. Nie wiem, jak te istoty mogłyby wyglądać. Na to pytanie nie odpowiada Leup. Natomiast cofnijmy się o tydzień i tam już znajdziemy rewelację Davida Grasha, który mówił, że tych typów materiału biologicznego w rękach amerykańskich służb jest bardzo dużo. Automatycznie się rodzi pytanie, czy są tam też ci przedstawiciele protocywilizacji. No dobra, ale o tym za chwilę. Avi Leup tą hipotezę o cywilizacji technicznej w paleozoiku argumentuje tak, między innymi. Otóż paleozoik się zakończył jednym z największych epizodów wymierania w historii planety. Po prostu nagle doszło wtedy na Ziemi do globalnego ocieplenia. To tak zwane wymieranie permskie objęło 80% gatunków morskich i 70% kręgowców lądowych. Dzisiaj poniekąd korzystamy z tego kataklizmu, ponieważ resztki materii organicznej z tamtego okresu przekształciły się m.in. w pokłady węgla kamiennego, który wiadomo, jaki miał wpływ na rozwój przemysłu i techniki w dziejach ludzkości. No dobrze, to jest jedna rzecz. Wiemy, że no już jest tak na Ziemi, że co jakiś czas przyroda, matka natura, stawia sobie krzyżyk na biosferze, po czym wszystko się oczywiście odradza. Wymieranie permskie było jednym z wielu i mogło mieć też szereg innych przyczyn, chociażby związany z katastrofą kosmiczną. No ale co? Pyta dalej profesor Leup. Jeżeli odpowiadało za to właśnie skażenie przemysłowe, globalne ocieplenie takie, jak człowiek sobie produkuje teraz. I winna oczywiście była cywilizacja, jakaś zupełnie nieznana, może absolutnie nieludzka, która się w prehistorii pojawiła. Autor dodaje, że wcale nie jest to takie niemożliwe i dziwne, bo gdyby wtedy w paleozoiku pojawiły się pierwsze inteligentne formy życia, to pojawiłyby się zaledwie 6% wcześniej, jeżeli chodzi o wiek Ziemi, niż my, niż inteligencja, której my jesteśmy, że tak powiem, odnogą. Musimy oczywiście pamiętać o całkowitym wieku Ziemi. Zatem z takiej statystycznej perspektywy, z perspektywy geologicznej również, to co mówi Leup, nie jest takie niewyobrażalne, że po prostu jesteśmy tam drugą albo którąś cywilizacją na Ziemi. Ogólnie ja jestem przeciwnikiem uznawania człowieka, to znaczy Homo sapiens, za jedyny inteligentny gatunek obecnie żyjący. Wiemy, że niektóre zwierzęta, w tym ptaki, walenie, są dość inteligentne. Nie wiemy też, jak z tą inteligencją było dawniej, w epoce, kiedy władały Ziemią na przykład dinozaury. Także człowiek jest jedyną ze znanych na Ziemi obecnie istot inteligentnych, które stworzyły sobie technikę. No bo małpy, walenie czy kruki jej nie stworzyły. Kwestia jest taka, czy przed nami gdzieś tam bardzo, bardzo dawno wyewoluowały istoty, które wymarły na przykład, albo doprowadziły swoją cywilizację do takiego stanu bardzo nielicznego. Jest ich wąska grupa, ale są, mają rozwiniętą technikę, tylko nas unikają. No dobrze, przejdźmy do kolejnej kwestii. Leup to jest jednak naukowiec, tak? O dość rozwiniętej fantazji, ale jednak.
Musi więc mieć jakieś punkty oparcia w tej swojej hipotezie. Otóż tytuł jego artykułu sugeruje, że UAP-y czy UFO mogą być reliktem tamtej cywilizacji. Oczywiście musimy tu dopuścić kilka możliwości. W domyśle załóżmy sobie, że tamta cywilizacja zniknęła. Natomiast pozostawiła artefakty na tyle żywotne, że one przetrwały, że one się nie tylko zachowały, ale się na przykład rozwijały, bo są rodzajem sztucznej inteligencji, która się replikuje i po prostu żyje sobie swoim życiem, chociaż jej twórcy już nie istnieją. No ale przecież taka cywilizacja musiałaby korzystać z jakichś surowców. Musiałaby budować z czegoś te swoje obiekty. No ale Leubo mówi tak. Tych śladów protoziemian, także ich działalności, nie wiem, wydobywczej, cywilizacyjnej, jakiejś tam infrastruktury, po prostu nie ma. Nie zachowały się te fabryki, w których protoziemianie mogliby produkować swoje ułapy, bo po prostu to było tak dawno, że jeżeli oni są, to ściśnięci gdzieś mocno, mocno w skałach. Są to jakieś ich ślady, tak? Przez miliony lat po prostu procesy sejsmiczne czy erozja pogrzebałyby ślady pierwszych ziemian, nomen omen, pod ziemią właśnie. Przypomnę wam tylko, że mówimy o potencjalnych ziemianach sprzed de facto setek milionów lat. I tutaj kolejna rzecz, która mi przyszła do głowy, warta zaznaczenia, bo powiedziałem wam, że to, co mówi Leub, jest tylko kolejnym głosem w sprawie, że to nie jest nowa hipoteza. Zapomniałem o tym wspomnieć na początku. Otóż takie pojęcie cykliczności cywilizacji, tego, że jesteśmy tam którąś na Ziemi, nie jest nowe. Jest ono obecne w sferze mitów, między innymi w starożytnej Grecji, pobrzmiewa trochę w micie o Atlantydzie, także w teozofii. Teozofia mówi już bardziej o tym, co ma na myśli Leub, że przed nami istniały jakieś cywilizacje na Ziemi, które no, miały nieludzką formę i znacznie większe możliwości. Także jak widzicie, ślady tych protocywilizacji to jest również inna forma dociekań, bardziej taka ezoteryczna. Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak zakazaną archeologię w postaci książki Michaela Crimo, gdzie jest przedstawiona bardzo podobna wizja przyszłości. Pamiętajmy, że to jest przedstawiciel ewolucjonizmu weddyjskiego, czyli Michael Crimo swoją książkę napisał trochę w oparciu o pewne koncepcje religijne i on tam pokazał, że znajdowali archeolodzy ślady jakichś wytworów bardzo starych, które nie pasują absolutnie do przyjętej wizji rozwoju naszej cywilizacji. Także tak, to w dużym skrócie, my sobie jeszcze kiedyś to rozwiniemy. Zatem hipoteza o tych protoziemianach to nic nowego. No dobra, ale skoro czas i geologia zatarły wszelkie ich ślady, to gdzie szukać dowodów na ich istnienie? I tutaj znowu otwiera się nam szerokie spektrum możliwości, bo znacie pewnie teorie mówiące o obecności wokół Ziemi na przykład prasatelitów. To znaczy, jeżeli ta cywilizacja, pracywilizacja to może nie, bo ja określenie pracywilizacja w swoich publikacjach stosuję do na przykład tak zwanej cywilizacji X, która istniała sobie gdzieś tam przed tysiącami lat i zniknęła w wyniku wielkiego kataklizmu i na przykład Göbekli Tepe, Karahan Tepe jest jej pozostałością. Ja nazywam to pracywilizacją, natomiast ci bardzo, bardzo zamieszkli ziemianie, wcześniejsza cywilizacja sprzed milionów lat, to właśnie jest protocywilizacja, tak, żeby odróżnić te rzeczy. No dobra, ta cywilizacja proto miałaby pewnie też jakieś satelity, to znaczy sztuczne obiekty orbitalne, które też by się mogły zachować. Mogły się zachować, przecież taki najsłynniejszy z nich to słynny Black Knight, Czarny Rycerz, który no, od dekad rozpala wyobraźnię miłośników teorii spiskowych. No ale jak się to ma do tego, co mówi nam profesor Leub? Otóż nawet jeżeli ślady tej protocywilizacji zostałyby dosłownie rozwałkowane przez procesy geologiczne, to przecież ci protoludzie, o nie, nie protoludzie, to nie musieli być ludzie, ale te istoty skonstruowałyby sobie na przykład sztuczną inteligencję, no i przede wszystkim mogliby eksplorować sąsiednie planety. Zatem, jak pisze Leub w tym swoim krótkim artykule, mogliby pozostawić po sobie ślady na Marsie czy Księżycu. I czy w ten sposób tłumaczyć anomalie, które widzimy na sąsiednich ciałach niebieskich? Niestety, Avi Leub nie kończy tutaj swoich dociekań. Myślę, że trochę się zagalopował. Wiedział, że jest taka granica w tych swoich rozważaniach, której przekroczyć nie może, bo zostałby po prostu uznany za spiskowca. Natomiast kończę swój artykuł mówiąc, że
jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to nasza cywilizacja, cywilizacja ludzka, wspierana przez naukę, przetrwa dłużej niż ta hipotetyczna cywilizacja protoziemska, która mogła się tam kiedyś unicestwić w wyniku tych samych błędów, które robimy my. Przypomnę, że to jest tylko coś, co wysnuliśmy z artykułu profesora Aviego Leuba, że jakieś tam głęboko pradawne, prehistoryczne cywilizacje stworzyły maszyny zdolne do przetrwania do naszych czasów. No właśnie, maszyny to jest słowo klucz w naszych rozważaniach, w naszej audycji, bo no czym to UFO może być, skoro pochodzi z poprzedniej cywilizacji? To już mówiłem, mogą to być albo istoty biologiczne, albo istoty na stadium postbiologicznym, których jest bardzo mało i które sobie latają tymi swoimi cudownymi maszynami i żyją na Ziemi, chociaż się nie chcą pokazywać, bo uznają ludzi za jakiś tam gorszy sort. Nie dbają za bardzo o nasz los, ale zainteresowali się nami, gdy ludzkość weszła na ścieżkę rozwoju, z której nie ma odwrotu. Rozumiecie, mieszka z nami po prostu wcześniejsza nieliczna cywilizacja, nie interesuje się za bardzo Homo sapiens, traktuje nas jak mieszkańców rezerwatu, tak jak my traktujemy żubry, nie wiem, czy rysie i chrząszcze na przykład jakieś tam. No ale co, gdyby się nagle okazało, że te chrząszcze, na które nie zwracamy uwagi albo okazjonalnie zwracamy uwagę, nagle weszły sobie na taki poziom, że nie da się ich za bardzo kontrolować i właśnie tak jest z nami i tą wcześniejszą cywilizacją, tak? Że nagle taki gatunek, który wcześniej był uważany za no, szkodnika, ale takiego niegroźnego, w ciągu powiedzmy 200-300 lat wchodzi na etap, który jest niebezpieczny i może zniszczyć, że tak powiem, nasz wspólny dom. No dobrze, jeśli protoziemianie albo wytwory tych protoziemian, bo jak mówiłem, to nie muszą być istoty żywe, to może być pozostawiona przez nich technologia. Oni by mogli dojść do wniosku, no dobrze, dajmy im znać, że też tu jesteśmy. I to by tłumaczyło, dlaczego zjawisko UFO się aktywowało po II wojnie światowej, w okresie, gdy ludzkość zaczęła testy z bronią jądrową, że tak powiem. I ci pierwotni mieszkańcy Ziemi, nieliczni, nieskorzy do działania, albo też pozostawiona przez nich sztuczna inteligencja, zorientowaliby się po prostu, że ich młodsze rodzeństwo, może nawet przyrodnie, chce wysadzić planetę i ma już do tego możliwości. Oczywiście możemy sobie tutaj snuć dalsze dywagacje, zapytać, jakie są szanse na to, że technologia stworzona przez protoziemian przetrwała, że ich po prostu nie ma, ale jest ich technologia. Albo że oni sami przetrwali i są taką cywilizacją wyprzedzającą, tak? Do której de facto należy ta planeta, my tutaj mieszkamy, ale oni tu byli pierwsi. Także możemy sobie tutaj dalej dyskutować, tych wątków jest bardzo dużo, będziemy to powoli brać na tak zwany tapet, może z Markiem Żelkowskim, ale tak już reasumując to na poważnie, podejdźmy do tego, co Leup powiedział, że jeżeli te wytwory protocywilizacji istnieją, to jaka ona była? Na to odpowiedzi nie ma, ale czy ona, jeżeli jest, to jest raczej w stadium uśpienia, czy już jakiegoś takiego krańcowego dogorywania, zawieszenia? Ona istnieje, bo istnieje, natomiast nie korzysta już w znaczącym stopniu z zasobów tej planety. Także tak to może wszystko wyglądać. Oczywiście czekam na wasze komentarze odnośnie tej hipotezy. Jest jeszcze jedna rzecz. Otóż oni się nie kontaktują. Dlaczego? Mieszkamy z nimi na jednej planecie, znają nas jak zły szeląg, natomiast nie chcą kontaktu. No może to tylko jest nasz punkt widzenia. Bo oni się na razie do nas zbliżają, pokazują się, nęcą, prowokują, bo co? Bo przespali pewien etap naszego rozwoju, powinni się ujawnić wcześniej, a teraz się po prostu boją, że kiedy się pokażą, to my ich wysadzimy. Znaczy nie my jako Polacy, bo nie mamy takich możliwości, ale mówię tutaj jako dumny przedstawiciel gatunku Homo sapiens. Zatem musi jeszcze minąć trochę czasu, niż nam powiedzą, o co im chodzi i ewentualnie jakie są warunki naszej kohabitacji na tej planecie. Oczywiście to, co powiedział Leup i ta cała koncepcja ma swoje minusy. Każdy powie, no dobra, no ale gdyby jakaś tu cywilizacja była, to widzielibyśmy ubytek surowców. Nawet gdyby pozostawiła po sobie jakieś statki, drony, to one przecież musiałyby czerpać skądś energię. No może czerpią ją z natury, kto wie. Pamiętajmy, że protoziemianie się ukształtowaliby w czasach, z których pochodzi węgiel. To są jakieś formy techniki, które mogą się opierać na przykład o odnawialne źródła energii i mają w głębokim poważaniu nasze paliwa kopalne. Taka interpretacja UAP-ów
stawia nam ten problem w zupełnie nowym świetle. Jak mówiłem, brak kontaktu, bardzo bolesny dla naukowców od wielu dekad. Druga sprawa to, że te obiekty są, a pozostają nieuchwytne. Na co, jeżeli, jak powiedziałem, może dopiero czekają na odpowiedni moment, by się ujawnić i powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jest jeszcze kwestia zagrożenia z ich strony, a przynajmniej jego bagatelizowania przez rządy wielu krajów świata. Odniosłem się do tego w poprzednim odcinku, mówiącym o nalocie UFO na bazę Vandenberg i de facto wielu podobnych sprawach, że jakoś Amerykanów za bardzo to nie interesuje. I może właśnie hipoteza protocywilizacji tłumaczy nam, dlaczego się nie strzela do obiektów UFO i nie prowadzi się z nimi wojen, nie wydaje się na to pieniędzy. Bo od dawna wiadomo, że oni nam nic nie zrobią, mimo że się interesują na przykład infrastrukturą energetyczną i bronią jądrową. Bo oni tu po prostu mieszkają, nie chcą wojny. Czy to, jak mówię, są nie ludzie, jacyś tam dinozauroidzi, czy cywilizacja na stopniu postbiologicznym, czy już tylko sztuczna inteligencja, to w sumie już nie ma żadnego znaczenia. Oni stąd też nie są w stanie się wyprowadzić, na to wygląda. Można tę dyskusję poprowadzić w wielu innych kierunkach, także w takim, że to nie jest żadna protocywilizacja, tylko obcy osadnicy, którzy są po prostu równoprawnymi mieszkańcami naszej planety. Także czy mamy do czynienia z tymi gadoidami, dinozauroidami, czy hipotezą sylurską, taką, która mówi między innymi o tym, że po 10 tysiącach lat ślady wszelkich ziemskich cywilizacji zniknęłyby po prostu z powierzchni planety. Pozostaje pytanie, czy to przypadek, że nagle mainstream otwiera nam pole do takich rozważań? Czy hipoteza o pozaziemskim pochodzeniu UFO się wyczerpała? A może badacze wiedzą już, że coś jest na rzeczy? Że nie można tak długo błądzić po omacku, szukając wyjaśnienia dla zjawiska, które po prostu jest. Do tematu wrócę i mile widziane są wszelkie Wasze pytania i komentarze. Przypomnę tylko tak gwoli ścisłości jeszcze, że na kanale UFO Historie znajdziecie inne odcinki, bardzo podobne do tego, o czym dzisiaj powiedziałem. Na przykład odcinek o ultraziemianach według koncepcji Tima Loomasa. Są to w jego mniemaniu istoty, które też zamieszkują z nami na Ziemi, mieszkają z nami wręcz równolegle, tylko w innym wymiarze egzystencji. Obok tego mamy rozbudowaną hipotezę kryptoziemian, czyli tych ukrytych mieszkańców naszej planety. I w tym znaczeniu protoziemianie byliby jednocześnie kryptoziemianami, tak? Ale też trochę ultraziemianami, jakby nie było. Byliby istotami ukrytymi, kryjącymi się przed uwagą człowieka z różnych względów. Może wchodziliby z jednostkami, z wybranymi ludźmi w jakieś formy kontaktu, ale go nie zawiązywali. Natomiast ultraziemianami byliby z tego powodu, że ultra to najwyższy poziom albo skrajna postać czegoś, jakiegoś procesu czy zjawiska. Tutaj rzeczywiście byłyby to istoty wyższego poziomu, może nawet całkiem nam obce, ale jednak dzielące z nami przestrzeń życiową. Szkoda, że profesor Leup nie napisał tutaj czegoś więcej. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Zajrzyjcie też do wcześniejszych odcinków, na przykład na temat wspomnianych ultraziemian. Może wspólnymi siłami uda nam się ogarnąć, o co chodzi w tym zjawisku i w tym procesie ujawnienie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO Historii oczywiście.